Dzień dobry, mamy środę 9 grudnia i witam Was w kolejnym Vlogmasie. Jeżeli wydaje Wam się, że ten kadr wygląda znajomo, to tak, dosłownie przed chwilą nagrałam zakończenie poprzedniego Vlogmasa, także mogliście dokładnie ten sam kadr widzieć właśnie w poprzednim filmie. Natomiast korzystając z okazji, że już rozłożyłam statyw, to stwierdziłam, że nagram też początek do kolejnego Vlogmasa, który i tak muszę dzisiaj zacząć nagrywać. Tak więc witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Dziś zaczynamy nagrywać Vlogmas z dnia 9 i 10 grudnia. Także do zobaczenia w dalszej części filmu. No i znowu nie zostałam milionerką. Jakby coś, to chyba do 16 grudnia można karmić pieski na Alelixie. Wystarczy kliknąć, ja już dzisiaj nakarmiłam, także zapraszamy, jutro jest u mnie. Polecam, warto zrobić coś dobrego dla zwierząt. Dzień dobry, jest 9 grudnia dalej, godzina 19.30. Ja niedawno wróciłam z pracy, więc pora, żeby otworzyć kalendarz. 9 grudnia, gdzie jest... Oj, ósemkę źle wsadziłam ostatnio. Poprawmy ją. Dziewiątka jest od razu pod spodem. Co może być w dziewiątce? Myślę, że tutaj jest to, co myślałam, że będzie w szóstce, czyli jakiś mały, prasowany cień albo coś takiego okrągłego. Prawie zgadłam, jest to róż do policzków, taki kolor dość intensywny, zaraz zobaczę, jak on wygląda na skórze. Dla mnie to jest zdecydowanie za mocny i za ciepły kolor, ja wolę chłodne kolory, wydaje mi się, że bardziej do mnie pasują, bo jestem blada. Nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje, może się mylę, ale no raczej taki bardzo ciepły i bardzo intensywny róż mi nie będzie pasował, więc może zapytam się mamy, czy by nie chciała. Najbardziej z tych wszystkich okienek ciekawi mnie ta 25. Tak liczę na to, że tu jest jakaś taka naprawdę duża, porządna paleta cieni. Albo na przykład ta paleta z jakimiś tam rozświetlaczami, ogólnie taki zestaw do kontrowania. No wiecie, o co chodzi. Te takie, co są te sofiksy, oni mają jakieś tam chocolate i tak dalej. Krzyś wrócił do domu, postawił mi na stole nalewkę i powiedział: masz, będziesz miała do vloga, że dostaliśmy. Nie chciałam, żeby sam opowiedział tę fascynującą historię, jak i od kogo dostał tą nalewkę. Ale nie chciał, wstydzi się, więc pokazuję, bo powiedział, żebym pokazała. A w tle oglądam sobie ostatniego vloga Oli z książkowego Freaka. Grzebień do brody. Możesz sobie poczesać brodę? Ja nie mogę. No weź sobie uczesz. Nie. Przecież tego nie opublikujesz, chyba zwariowałaś. To nie jest do brody. To jest do brody. Do wąsa, bo ma kształt wąsa. Gdzie jedziemy dzisiaj? Odebrać prezenty dla Marty. Dzień dobry, w czwartek 10 grudnia. My właśnie jedziemy odebrać moje prezenty urodzinowe. W Kielcach otworzyli taki jakby skład taniej książki. To znaczy nie wiem, czy to są tylko odbiory taniej książki, czy jest tam cały sklep. Także właśnie pojedziemy, Krzyś odbierze dla mnie paczki.
A ja zobaczę sobie, jak to wygląda tam. To jest też na dworcu autobusowym w Kielcach, więc może uda mi się tam coś nagrać, ponieważ ten dworzec był ostatnio remontowany i podobno to jest teraz jeden z najnowocześniejszych dworców autobusowych w Polsce. Także też jestem ciekawa, jak wygląda, bo tam nie byłam od czasu remontu. Miała tam też powstać jedna bardzo kontrowersyjna rzeźba, ale nie wiem, czy ona ostatecznie stoi, także poszukamy i ewentualnie Wam pokażę, jak ta rzeźba wygląda. W ogóle zobaczcie, co się dzisiaj dzieje. Jak sypie śnieg, po prostu szok. Mega się cieszę, fajnie, że w końcu w grudniu spada śnieg i to nie tak pruszy jak ostatnio delikatnie, tylko dzisiaj to naprawdę daje równo, także mam nadzieję, że to się utrzyma. Fajnie by było pierwsze święta od nie wiem ilu lat mieć ze śniegiem. Mam nadzieję, że to się uda w tym roku. Na razie sypię, zobaczymy jak długo. Pośród tych prezentów, które właśnie odebraliśmy, był też mój spóźniony Mikołaj i od Mikołaja dostałam książkę Przyszło nam tu żyć, czyli reportaże o Rosji, reportaże z Rosji. Bardzo chciałam tą książkę przeczytać, bo wiele osób mówi, że to jest naprawdę najlepszy reportaż o Rosji, jaki został wydany w Polsce. Więc bardzo jestem ciekawa, mnie Rosja jako kraj też interesuje, byłam raz w Moskwie i chciałabym tam kiedyś wrócić. Także no, mam nadzieję, że uda mi się szybko przeczytać i że to rzeczywiście jest tak dobra książka, jak wszyscy mówią, ale myślę, że tak. I mój drugi prezent od Mikołaja to pendrive, ponieważ jest mi potrzebny do pracy, a w ciągu ostatnich 2 miesięcy zepsułam 2 pendrive'y. Nie pytajcie jak, ale to zrobiłam. Tak więc książka i pendrive. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję mojemu Mikołajowi. A tutaj mam jeszcze urodzinowy prezent od mojej przyjaciółki z Lublina i zastanawiam się, czy otwierać go już dziś, czy poczekać do urodzin, czyli do niedzieli 13 grudnia. Nie wiem, czy wytrzymam do niedzieli. Jak myślicie, dam radę? Mamy już 10 grudnia, a ja przez to, że nagrywam te vlogmasy i tak naprawdę teraz każdą wolną chwilę spędzam przy komputerze coś tam montując, to nie przeczytałam jeszcze żadnej książki w tym miesiącu, ale już mam ochotę bardzo coś przeczytać i tak myślę, żeby w końcu zabrać się za ten traktat o łuskaniu fasoli myśliwskiego, o którym mówię już od bardzo, bardzo dawna, ups, i który za mną chodzi od bardzo dawna i który chciałabym przeczytać jeszcze w tym roku, także chyba sobie go wezmę i odłożę, położę sobie go na stół. I się za niego zabiorę. Aha, tutaj mam mój obraz. To docelowo ma być... To jest taki obraz do malowania po numerach. To są takie małe okienka i to się maluje farbami zgodnie z tymi numerami. Docelowo ma to być Gwiaździsta noc Van Gogha. Ale jak widzicie, te pola są naprawdę malutkie i jest ich mnóstwo. I ja po prostu nie mam chyba do tego aż tyle cierpliwości. Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda skończyć. Tak to wygląda w tej chwili, ale jak widzicie, jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy przede mną. Zbliżamy się powoli do końca tego vloga, ale zanim to zrobimy, to mamy jeszcze jeden kalendarz do otworzenia. I dzisiaj jest 10 grudnia. Gdzie jest dziesiątka? Tu jest dziesiątka. Także zaraz zobaczymy, co tam jest.
I w dziesiątce mamy jakiś kolejny lip gloss. Tym razem taki różowy. Nie wiem, czy się wyostrzy. Zróbmy to tak profesjonalnie. O. Kurczę, faktycznie to pomaga. Zawsze się zastanawiałam, po co tak robią właśnie te kosmetyczne youtuberki, a to naprawdę pomaga w wyostrzeniu się jakiegoś produktu. Także mamy taki różowy błyszczyk, zaraz zobaczymy, jak on wygląda. On wygląda na taki różowy, ale w sensie w opakowaniu wygląda na różowy, ale jak widać jest bezbarwny, bo właśnie się nim pomalowałam, więc jest ok. Także odkładam do pudełeczka, to był numer 10 na dzisiaj. I zanim skończę tego vloga, to jeszcze chciałam dać znać, że wreszcie zaczęłam traktat o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego. Nie przeczytałam jeszcze wiele, bo dopiero jestem pod koniec drugiego rozdziału, także to jest dopiero 50 stron. Więc jeszcze niewiele mogę powiedzieć, ale rzeczywiście styl pisania tutaj jest fantastyczny i bardzo mi się podoba styl pisania. Jak sama historia, no to tak jak mówię, jeszcze za wiele się tutaj nie wydarzyło, to znaczy podejrzewam, że to nie jest książka, w której ogólnie będzie się wiele działo, no ale jeszcze po prostu za bardzo nie mogę nic powiedzieć na temat samej treści. Tak więc zobaczymy, jak będzie mi się podobała. Będę starała się update'ować na bieżąco w kolejnych vlogach. No dobra, i tak myślę, że to chyba koniec na dzisiaj. Tak wydaje mi się, że już chyba nic nie będę dogrywać. Chyba, że ewentualnie jakieś takie przebitki, to najwyżej po prostu wrzucę je trochę wcześniej, przed tym klipem. Wiecie, jakieś takie z muzyczką bez głosu. Natomiast wydaje mi się, że chyba już mówić dzisiaj więcej nic nie będę, także możemy się pożegnać. Dziękuję Wam bardzo za to, że ze mną jesteście w grudniu, że oglądacie te vlogi i że komentujecie. Bardzo mi jest miło, jak dostaję od Was komentarze, naprawdę daje mi to dużo takiej wiary w siebie. Także bardzo Wam za to dziękuję i widzimy się za kolejne 2 dni we vlogu z piątku i z soboty. Do zobaczenia, cześć!